wraz ze mną. Chodź Maćku, z Maciejem Uczakiem. Macieju, no wspaniale rozpocząłeś ten mecz i wydawało się, że masz go pod kontrolą, a później coś się posypało. Nie, chyba nie przez moment nie wydawało się, że... No przynajmniej ja nie uważałem, że był pod kontrolą. Strasznie równy mecz. Ale prowadziłeś. No tak, wygrałem pierwszego seta, ale był tiebreak, więc no w zasadzie jakby no rozgrywany na kilka piłek tak naprawdę set. No co, bardzo wyrównany mecz i tak naprawdę pojedyncze błędy gdzieś pewnie zdecydowały. Solidnie zagrał, lepiej kilka piłek skończył, więc no, zagrałem dobry mecz, a trzeba było, żeby wygrać, zagrać bardzo dobry. Jednego punktu w zasadzie, bo było 9-8, prawda? No to tak na dobrą sprawę, gdyby może policzyć te dorowne punkty, to może okazałoby się, że ty miałeś tych piłek wygranych więcej, więc ten mecz naprawdę, no niedużo ci zabrakło, żeby w tym finale się znaleźć. Mogło, że miałem więcej, natomiast wiadomo jak gramy, no zasady są proste, więc no 9-8 było, wiadomo, było... 6 nawet. Było nawet 6-9, wiadomo, że liczyłem, że na 9-9, ale dobrze zaserwało, poszedł do siatki, więc tak naprawdę... Niewiele można było zrobić, gdybyśmy może rozgrywali duże akcje, czy byłby drugi serwis. No tak, to zagrał, skończył w swoim dobrym stylu przy siatce i tyle. Maciu, spodziewałeś się, że twój imiennik z Poznania zagra tak dobry mecz? No, przeciwko Łukaszowi Cyrańskiemu, no, wielokrotnemu mistrzowi Warszawy. Spodziewałem się, że może być to bardzo dobry mecz, bo Maciej tutaj od początku turnieju prezentował doskonałą formę, szczególnie jak tutaj określili komentatorzy, ty się po prostu nie mylisz. Z głębi kortu nie robisz błędów, wszystko w praktyce wchodzi w kort. Czasem zaczepisz linię, ale nie wiem, czy to takie szczęście, czy tak zawsze miałeś, że gdzieś tam swoje uderzenia lądują po prostu przed linią. No nie popełniasz wielu błędów. No wielu nie, ale tu już jak graliśmy z Łukaszem, no to parę właśnie się zdarzyło i to te kluczowe. No ja nie mam też jakichś wielkich warunków fizycznych, żeby tam skończyć piłkę po pierwszej czy po drugiej akcji. Raczej trzeba bazować na regularności. Nie mam takiej siły, żeby huknąć raz i pozamiatane, więc no jak już na czymś trzeba było opierać tenis, to raczej właśnie na takiej umiejętności utrzymania piłki. No ale to też pokazuje taki meczek z Łukaszem, że jak ktoś potrafi odbić w dobrym tempie kilka razy, no to też się gdzieś ten błąd zdarzy, więc no... Czyli jesteś takim Nole Dżokowiczem. możliwe, no tak, on też raczej stara się przebijać, jakby jak najdłużej utrzymywać akcje, więc no tak, jakby prędzej Dżokowiczem niż, nie wiem, Johnem Isnerem czy Federerem, który serwis siatką potrafi zagrać, a tam raczej takich rzeczy to nie potrafi i nie stosuje. Chociaż pewnie tu może też zabrakło w tym meczu takich paru momentów, że pójść i może zakończyć akcję na siatce, a ja tam łupałem z tyłu, w końcu gdzieś tam piłkę się wyrzucało. Czy czujesz duży niesmak po tym meczu? W zasadzie jedno przełamanie, tylko raz cię przełamał Łukasz, a tak to wszystko decydowało się albo w tiebreaku, albo super tiebreaku. Czy czujesz, że mogłeś to wygrać? Czy faktycznie różnica między wami była taka, że jednak ta minimalna porażka? No, decydowało parę piłek, więc pewnie, że jest takie poczucie, że można było wygrać. Natomiast też mam świadomość, że to jakby z mojej winy nie wygrałem. On zagrał bardzo dobrze i też w kilku kluczowych momentach w tym super tiebreaku raz mnie tak minął znakomicie po linii. Kilka razy naprawdę wyciągnął też trudne piłki, czym spowodował potem mój błąd, więc no, jakby z jednej strony wiem, że on zagrał bardzo dobrze, z drugiej wiem, że minimalnie pewnie mogłem lepiej zagrać, może wtedy ja 10-8 by wygrał, natomiast no, nie ma co tam gdybać, bo sport nie polega na gdybaniu, jest 10-8 dla niego i pozamiatany. Dokładnie, zawsze możesz się zrewanżować w super wielkim finale, ponieważ awansowałeś do niego. Wiemy, że udasz się na wakacje, już o tym wspominałeś i tak reprezentacja Danii w 92. No możliwe, że jeszcze zahaczę któryś z turnieju, bo też nie mam zbyt wielu razy okazji pograć tak na dobrym poziomie, więc też przed tym finałowym turniejem przydałoby się pewnie jeszcze taki kilka meczów na niezłym poziomie zagrać. Tu jak widać, no to dawno nie miałem okazji pograć z kimś tak jak z Łukaszem też na takim dystansie, bo czasem umawiamy się tam z różnymi znajomymi, ale to może jakiegoś super tiebreaka na koniec zagramy czy coś, a tutaj no naprawdę mecz na poziomie wysokim i on też super grał, więc mam nadzieję, że będzie okazja jeszcze pograć do tego Mastersa, bo tam na pewno ten poziom będzie no, od pierwszego meczu bardzo wysoki. Radku, czy to był najlepszy mecz na razie w tym cyklu? Wydaje mi się, że mogło tak być. Co ty o tym sądzisz? No, to bardzo ciężkie pytanie, ale na pewno bardzo dobry poziom tego półfinału. Dużo wyższy niż obserwowaliśmy chociażby tydzień temu w Rzeszowie. Natomiast no, szkoda, że któryś z nich w tym finale się nie znalazł. Akurat tak się drabinka ułożyła, że nie było możliwe, żeby Łuczak znalazł się w finale z Cyrańskim, ale jest Warszawa i może za 7 tygodni się uda. Czy najlepszy mecz, Maćku? Powiem ci, że na pewno jeden z najlepszych, a czy najlepszy, to musielibyśmy to przeanalizować. A twoim zdaniem? Tak, to tak jak dyskutowaliśmy poza wizją, że
takie było nasze zdanie, że ten mecz to był mały finał, że obaj, na nasze zdanie, jesteście lepsi niż półfinaliści w to drugim półfinale. Pewnie się okaże też, no tutaj zagrałem półfinał i potem Łukasz będzie miał okazję zagrać w finale, więc okaże się, czy nie ma meczu o trzecie miejsce, więc też nie sprawdzimy tego, czy w takiej drużynówce byłoby 2-0. No zobaczymy jak finał, no to ja nie wiem, mi to trudno z mojej perspektywy oceniać. Ja tam myślę, że mógłby być trochę lepszy ten mecz, przynajmniej z mojej strony. No, to znaczy, że jesteś ambitny i jeszcze zawsze możesz udoskonalić, a skoro twierdzisz, że możesz zagrać lepiej, to znaczy, że możesz również wygrać te mecze. Tymczasem zaczynamy drugi półfinał. Macieju, gratulacje, wygrałeś 200 zł. Dziękuję. I do zobaczenia na kolejnych turniejach.